Aleks był bardzo podekscytowany. Gestykulował z przejęcia. Wiem, wiem. Jestem idealnym podejrzanym. Przyjechałam tutaj zupełnie sama, po drodze ogarnęło mnie twórcze natchnienie. Doprawdy nie mogę oczekiwać, aby pan to zrozumiał, bo i jak? Mógłbym spróbować. Wtrącił inspektor sucho, lecz Aleks nie zwrócił uwagi na jego słowa. Takie natchnienie przychodzi zupełnie nieoczekiwanie. Jakiś nieoczekiwany efekt, jakiś nagły pomysł i wszystko inne przestaje być wtedy ważne. W najbliższym czasie mam zamiar wystawić noce w Limmer House. Wczoraj wieczorem zupełnie nagle zobaczyłem wspaniały obraz. Znakomite oświetlenie. Ta mgła, te światła reflektorów, które rozpraszały mgłę i odsłaniały niewyraźne zarysy budynku. Wszystko doskonale współgrało. Strzały, szybkie kroki kogoś biegnącego, warkot motoru. To mogła być barka na tamizie. Pomyślałem sobie, że o taki obraz mi właśnie chodziło. I zacząłem głowić się, jakich środków należałoby użyć, by uzyskać ten efekt na scenie. No i... Słyszał pan strzały? Przerwał mój inspektor. Skąd dobiegały? Słyszałem je gdzieś we mgle. Starannie wypielęgnowana dłoń Aleksa zatoczyła szeroki łuk. Po prostu gdzieś we mgle. To było wspaniałe. A nie przyszło panu do głowy, że coś mogło się stać? Coś mogło się stać? Dlaczego miałoby mi to przyjść do głowy? Czy dla pana strzały są czymś codziennym? Wiedziałem, że pan mnie nie zrozumie. Strzały pasowały do sceny, którą właśnie tworzyłem. Potrzebowałem tych strzałów. Należały do całości. Niebezpieczeństwo, opium, podejrzane interesy. Nie zastanawiałem się, co to mogły być za odgłosy. Może coś strzeliło w róże wydechowe ciężarówki na szosie? Może był to kłusownik polujący na króliki? Na króliki zakłada się sidła. Może jakieś dziecko bawiło się petardami? Ciągnął Aleks niezbity z tropu. Nie wiem. Ja chyba nawet nie myślałam o tych odgłosach, jako o rzeczywistych strzałach. Byłem w Limmer House. Czy raczej spoglądałem w tę stronę. Ile było tych strzałów? Nie wiem, powiedział Aleks naciskiem. Dwa albo trzy. Pamiętam tylko, że dwa nastąpiły bezpośrednio po sobie. Inspektor Kare skinął głową. A co z tym odgłosem kogoś biegnącego? Gdzie pan słyszał te kroki? Też gdzieś we mgle, prawdopodobnie w pobliżu domu. Czy chce pan przez to zasugerować, że morderca przyszedł z zewnątrz? Oczywiście, dlaczego nie? Nie chce pan chyba powiedzieć, że ukrywał się gdzieś w domu. Bierzemy pod uwagę wszystkie możliwości, odparł uprzejmie inspektor. Sądzę, powiedział Aleks Resterik wyrozumiale, że ma pan okropny zawód, inspektorze. Te wszystkie drobiazgi, czas, miejsce, niezgodności w zeznaniach. I co z efekcie z tego wynika? Przecież temu biednemu Gulbrandsenowi i tak nikt nie przywróci życia. Pozostaje satysfakcja z ujęcia przestępcy, pani Resterik. Niczym w filmach o Dzikim Zachodzie. Czy dobrze znał pan zmarłego? Nie na tyle, żeby go zamordować. Widywałem go od czasu do czasu. Mieszkałem tu jako chłopak, a on przyjeżdżał w odwiedziny. To jeden z naszych bossów przemysłowych. Nie interesują mnie tego typu ludzie. Miał sporą kolekcję rzeźb Thorvaldsena. Aleks wzdrygnął się z obrzydzeniem. Już samo to mówi za siebie. Mój Boże, ci wszyscy milionerzy. Inspektor Kary mierzył Aleksa uważnym spojrzeniem, po czym zapytał znienacka. Czy interesują pana trucizny, panie Restalik? Trucizny? Nie powie pan chyba, że Gulbrandsen został najpierw otruty, a potem zastrzelony. To byłoby zbyt dramatyczne. Nie, nie został otruty. Ale nie odpowiedział pan na moje pytanie. Owszem, trucizny mają w sobie pewien urok. Nie są tak prymitywne jak kula rewolwerowa, ale nie znam się na tym zbyt dobrze. Czy miał pan kiedyś arszenik w swoim posiadaniu? Na przykład w sandwichach po skończonym spektaklu. Ta, to jest pomysł. Zna pan Rose Glidden? To jedna z tych aktorek, którym wydaje się, że mają nazwisko. Nie, nigdy nie miałam arszeniku. Podobno można go wyprodukować ze środków chwastobójczych. Jak często odwiedza pan Stone Gates? Różnie, panie inspektorze. Czasami nie mam mnie tutaj całymi tygodniami. Z reguły jednak staram się przyjeżdżać każdy weekend. Zawsze traktowałem Stone Gates jak mój prawdziwy dom. Czy to pani Serokold sprawiła, że czuje się pan tutaj tak dobrze? Nigdy nie zdołam odwdzięczyć się pani Serokold za to, co dla mnie uczyniła, za jej sympatię, zrozumienie oraz za ładną sumkę w gotówce, prawda? Aleks popatrzył na inspektora z niesmakiem. Zawsze traktowałam jak syna i wierzę w sens mojej pracy. A czy nie rozmawiała z panem o swoim testamencie? Rozmawiała. Ale czy mogę zapytać, do czego zmierzają te indagacje, panie inspektorze? Pani Serokold chyba nic nie grozi. Miejmy nadzieję, odparł sucho inspektor. Co chce przez to pan powiedzieć? Jeżeli pan nie wie, tym lepiej. A jeżeli pan wie, to ostrzegam pana. Gdy Aleks wyszedł, sierżant Lake zauważył. Niezły z niego ptaszek, nie uważa pan, panie inspektorze? Trudno powiedzieć. Być może rzeczywiście ma talent twórczy. A może kocha tylko wygodne życie i wielkie słowa. Nie wiem. Słyszał czyjeś kroki, czy rzeczywiście? Założę się, że to sobie wymyślił. Z jakiego szczególnego powodu? Może.
Nie wiemy dlaczego, choć prawdopodobnie niebawem będziemy wiedzieli. Być może okaże się, że to któryś z tych obiecujących młodzieńców z Instytutu. Z pewnością są wśród nich rozmaici specjaliści od zamków, a jeśli tak, coś mi się wydaje, że ktoś po prostu chce, abyśmy tak sądzili. Byłoby to zbyt proste. Jeśli jednak miałby się okazać, że prawda jest właśnie taka, to zjem swój własny kapelusz. Siedziałem przy fortepianie, opowiadał Steven Restaric. I coś tam sobie brzdąkałem, kiedy się rozpoczął ten cały spektakl. To znaczy kłótnia między Lewisem a Edgarem. I co pan wtedy pomyślał? Prawdę powiedziawszy, nie brałem tego zbyt poważnie. Ten chłopak już wcześniej miewał różne ataki. Miotał się na wszystkie strony i wykrzykiwał pogróżki, ale nigdy nikt nie brał tego poważnie. On po prostu odreagowuje w ten sposób. Przecież tak naprawdę to my wszyscy działamy mu na nerwy. Zwłaszcza Gina. Gina, mówi pan o pani Hutt. Dlaczego zwłaszcza ona miałaby działać mu na nerwy? Bo jest kobietą. W dodatku piękną kobietą. I uważa, że Lawson jest komiczny. Gina jest po krwi Włoszką, a Włosi mają skłonności do okrucieństwa. Nie mają współczucia dla kogoś, kto jest stary, szpetny czy w jakiś sposób pośledzony. Wytykają go palcami, wyśmiewają się z niego. To samo robi Gina, no niedosłownie oczywiście. Lawson jest żałosny, pompatyczny i cierpi na kompleks niższości. Chciałby robić odpowiednie wrażenie, tymczasem jego jedyny sukces polega na tym, że znakomicie mu się udaje wyglądać głupio. To, że ten biedny chłopak cierpi, Gina nic a nic nie obchodzi. Sugeruje pan, że Edgar Lawson jest zakochany w pani Hutt? Zapytał inspektor. Tak, odparł zupełnie swobodnie Steven. Zresztą wszyscy jesteśmy w niej zakochani mniej lub bardziej. A Ginie się to podoba. Czyli mężowi także się to podoba. Ten biedak cierpi, nawet bardzo cierpi. Ale to już nie potrwa zbyt długo. Sądzę, że to małżeństwo niebawem się rozpadnie. To był taki typowo wojenny związek. To bardzo interesujące, zauważył inspektor. Ale odeszliśmy trochę od tematu. Nas interesuje odpowiedź na pytanie, kto zamordował Christiana Gulbrandsena. Na ten temat nie potrafię panom absolutnie niczego powiedzieć. Siedziałam przy fortepianie i pozostawałam tam aż do chwili, gdy pojawiła się Jolly z pękiem starych zardzewiałych kluczy i zaczęła próbować, czy któryś z nich pasuje do drzwi gabinetu. Zeznał pan, że siedział przy fortepianie. Czy grał pan przez cały czas? Przypuszcza pan, że dawałem podkład muzyczny do tej walki na śmierć i życie, jaka toczyła się za ścianą? Nie. Przestałem grać, gdy awantura przybrała na sile. Nie, żebym się obawiał o wynik tego starcia. Lewis potrafił poskramać bez wzrokiem. Wystarczyło, żeby popatrzył na Edgara. A jednak Edgar Lawson strzelił do niego dwa razy. Steven pokręcił głową. Odgrywał komedię, nic więcej. Moja kochana mamunia miała ten sam miły zwyczaj. Byłem 4-latkiem, kiedy umarła czy uciekła z kimś, ale doskonale pamiętam, jak wymachiwała rewolwerem, gdy ją coś zdenerwowało. Kiedyś występowała w nocnym klubie i wystrzeliła tam przepiękny wzorek na ścianie, co spowodowało oczywiście masę kłopotów. Matka strzelała wyśmienicie, była Rosjanką, tancerką. Czy wczoraj wieczorem w krytycznym momencie ktoś wychodził z holu? Tak, Walter Hutt poszedł naprawić światło, a Juliet Belever udała się na poszukiwanie klucza, który pasowałby do drzwi gabinetu. Poza nimi chyba już nikt. A czy zauważyłby pan, gdyby ktoś wyśliznął się z holu? Steven zastanawiał się przez chwilę. Prawdopodobnie nie. To znaczy, gdyby wymknął się po cichu i tak samo po cichu wrócił. Było stosunkowo ciemno, a wydarzenia za ścianą pochłaniały całą naszą uwagę. A czy może pan powiedzieć, kto z całą pewnością nie wychodził? Tak, pani Serokolt i Gina. To mogę przysiąc. Dziękuję panu. Steven ruszył w stronę drzwi. Zawahał się jednak i przystanął. A co to za historia z arszenikiem? Zapytał. Kto panu powiedział o arszeniku? Mój brat. A, tak. Czy ktoś podał arszenik pani Serokolt? Pytał dalej Steven. Dlaczego przyszła panu do głowy akurat pani Serokolt? Czytałem objawy zatrucia arszenikiem. Mniej więcej zgadzałoby się z tym, na co pani Serokolt uskarżała się od pewnego czasu. Poza tym przypomniałam sobie, że Lewis nie pozwolił jej wczoraj zażyć lekarstwa. Czy rzeczywiście ktoś próbował otruć panią Serokolt? Badamy tę sprawę, odparł inspektor urzędowym tonem. A czy ona o tym wie? Pan Serokolt przykłada wielką wagę do tego, aby nie niepokoić żony. Niepokoić to nie jest właściwe słowo, panie inspektorze. Jeszcze nigdy nie widziałem pani Serokolt zaniepokojonej. Ale czy to nie może być wytłumaczenie śmierci Gulbrandsena? Czyżby wiedział o próbie otrucia? Ale skąd miałby wiedzieć? To wszystko wydaje mi się takie nieprawdopodobne. Przecież w tym nie ma za grosz sensu. Pan wydaje się tym wszystkim mocno zdumiony. I jestem. Nie mogłem wprost uwierzyć, gdy Alex mi o tym powiedział. A kto według pana mógłby wchodzić w grę jako sprawca? Przez twarz Stevena Restarica przemknął lekki uśmiech. Z pewnością nie ten, o kim się zawsze najpierw myśli.
Męża może pan spokojnie wykluczyć. Lewi Serokold nic by na tym nie zyskał. Poza tym on ubóstwia swoją żonę. Jest rozpaczony, gdy zaboli mały paluszek. A więc kto? Ma pan jakieś podejrzenia? Więcej, jestem prawie pewny. Proszę mi więc powiedzieć. Steven pokręcił głową. Nie. Mam tu na myśli pewność w sensie psychologicznym. Nie mam natomiast żadnych dowodów. Zresztą i tak by mi pan nie uwierzył. Wyszedł nonszalanckim krokiem. Inspektor Kary bazgrał po leżącym przed nim kawałkiem papieru. Różne myśli przebiegały przez głowę. Po pierwsze, że Steven Restaric jest bardzo pewny siebie. Po drugie, że Steven Restaric i jego brat Alex stworzą wspólny front. Po trzecie wreszcie, że Steven Restaric jest bardzo przystojny, w przeciwieństwie do Waltera Hada. Inspektor zastanawiał się również, co miał na myśli Steven, mówiąc o pewności w sensie psychologicznym. Poza tym, czy ze swojego miejsca przy fortepianie rzeczywiście mógł widzieć Ginę? Inspektor bardzo w to wątpił. Na tle ciemnego, gotyckiego wnętrza biblioteki Gina wyglądała niczym egzotyczne zjawisko. Inspektor Kary aż zmrużył oczy, gdy ta piękna, młoda kobieta zajęła miejsce za stołem, pochyliła się w jego stronę i tonem pełnym oczekiwania zapytała – a więc? Inspektor zmierzył wzrokiem jej purpurową bluzkę i ciemnozielone, szerokie spodnie, następnie zauważył sucho. – Jak widzę, nie nosi pani żałoby, panie Hat. – Nawet nie mam czarnej sukni – odparła Gina. – Wiem, wiem, wszyscy uważają, że każda kobieta powinna mieć w garderobie coś czarnego do noszenia z perłami. Ale ja nie mam. Nienawidzę czarnego koloru. Uważam, że jest okropny i że powinien być noszony wyłącznie przez pokojówki recepcjonistki zarządzające domem. Poza tym nie byłam nawet spokrewniona z Christianem Gulbrandsenem. On był pasierbem mojej babki. Ale dobrze go pani znała. Gina zaprzeczyła ruchem głowy. Byłam tutaj 3 lub 4 razy, gdy byłam mała. Później w czasie wojny wyjechałam do Ameryki i wróciłam dopiero przed 6 miesiącami. Wróciła pani na stałe, czy też przyjechała pani z dłuższą wizytą? Jeszcze się nad tym nie zastanawiałam. Wczoraj wieczorem była pani w holu, gdy Christian Gulbrandsen udawał się do swojego pokoju. Tak, powiedział dobranoc i wyszedł. Babunia zapytała go jeszcze, czy ma wszystko, czego mu potrzeba, a on parł, że tak. Że Jolly zatroszczyła się o wszystko. Oczywiście nie użył dokładnie tych słów, ale sens był właśnie taki. Powiedział też, że ma do napisania kilka listów. A później? Gina opisała zajście między Lewisem Serokoldem a Edgarem Lawsonem. Była to ta sama historia, której inspektor wysłuchał już kilkakrotnie. W ustach Ginny zabrzmiała ona jednak bardziej dramatycznie. To był rewolwer Waltera, mówiła. To aż dziwne, że Edgarowi starczyło odwagi, żeby go zabrać z jego pokoju. Nigdy bym go o to nie podejrzewała. Czy była pani bardzo wystraszona, gdy ci dwaj udali się do gabinetu i Edgar Lawson zamknął drzwi na klucz? O nie, powiedziała Gina, szeroko otwierając oczy ze zdumienia. Początkowo uważałam to za świetną zabawę. To było takie teatralne, że aż szmirowate. Edgar zawsze zachowuje się w ten sposób. Nie można go traktować poważnie ani przez moment. Ale w końcu wystrzelił z rewolweru. Tak, wtedy wszyscy pomyśleliśmy, że jednak zastrzelił Lewisa. I to też uznała pani za świetną zabawę? Inspektor nie mógł się powstrzymać od tej uwagi. Oczywiście, że nie. Wtedy już byłam przestraszona. Zresztą wszyscy byliśmy przestraszeni. Z wyjątkiem babuni. Babunia była zupełnie spokojna. Czy to nie dziwne? Właściwie nie. Ona po prostu taka jest. Zupełnie nie z tego świata. Należy do ludzi, którzy nigdy nie wierzą, aby mogło wydarzyć się coś złego. Ona jest kochana. Kto był w holu w tym czasie? Wszyscy, oprócz wuja Christiana oczywiście. Nie wszyscy, pani Hat. Jedni wchodzili, inni wychodzili. Naprawdę? Zapytała Gina z wahaniem. Na przykład pani mąż poszedł naprawić światło. O tak, Wally świetnie się na tym zna. Jak słyszałem, pan Hat był nieobecny w czasie, gdy usłyszano strzał. Wszystkim się wydawało, że huk dobiegł gdzieś z parku, czy tak? Nie przypominam sobie tego momentu, chociaż zaraz... Tak, teraz pamiętam. To było w chwili, gdy światła zapaliły się ponownie i Walter wrócił. Czy jeszcze ktoś opuszczał hol? Chyba nie, nie pamiętam. Gdzie pani siedziała? Przy oknie. W pobliżu drzwi prowadzącej do biblioteki. I tak. Wychodziła pani. Wychodzić? Przy tym całym zamieszaniu? Oczywiście, że nie. Gina była najwyraźniej oburzona podobnym przypuszczeniem. A gdzie siedzieli inni? Większość w pobliżu kominka. Ciolka Mildred i ciotka Jane, to jest pana Marple, robią na drutach. Babunia po prostu siedziała. A pan Steven Restaric? Steven? Początkowo grał na fortepianie, później już nie. A panna Belver? Miotała się to tu, to tam, tak jak to zwykle robi. Ona nie potrafił siedzieć spokojnie. Szukała kluczy. Aha, a co to za historia z babuń lekarstwem na wzmocnienie? Czy to farmaceuta się pomylił, czy też stało się coś innego? Skąd pani to przyszło do głowy?
bo znikała butelka z lekarstwem. Jolly biegała jak szalona, usiłując ją znaleźć. Nie mogła się uspokoić. Alex mówi, że butelkę zabrała policja. Czy to prawda? Inspektor Carr nie odpowiedział na to pytanie. Zapytał natomiast. A więc mówi pani, że panna Bellever była zaniepokojona. Jolly jest zawsze czymś zaniepokojona, odparła lekko Gina. Ona uwielbia robić zamieszanie. Czasami się dziwię, jak babunia potrafi znieść ten ciągły ruch. Jeszcze jedno pytanie, pani Hart. Kto pani zdaniem mógł zamordować Christiana Gulbrandsena i z jakiego powodu? Moim zdaniem zrobił to ktoś z podopiecznych instytutu. Większość z nich to pospolici przestępcy. Nie zawahaliby się sprzątnąć kogoś z drogi, aby zdobyć pieniądze czy kosztowności. Ale są wśród nich także osobnicy niezrównoważeni psychicznie. Który z nich mógł zamordować po prostu dla zabawy, nie sądzi pan? Nie znam żadnego innego powodu, dla którego ktoś mógłby pragnąć śmierci wuja Christiana. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć zaraz. Chyba coś pokręciłam. Dla zabawy to nie jest najlepsze określenie. Co pani powiedzieć, nie mając motywu? Tak, właśnie tak, powiedziała Gina z wdzięcznością. Bo przecież niczego nie zrabowano. Budynek instytutu był dokładnie zamknięty, pani Hart. Nikt nie mógł go opuścić niezauważony. Niech pan w to nie wierzy, Gina roześmiała się. Ci chłopcy zewsząd się wydostaną, jeśli tylko będą chcieli. Uczyli mnie kiedyś tych swoich sztuczek. Ta ma temperament, powiedział sierżant Lake po wyjściu Ginny. Po raz pierwszy miałam okazję przyjrzeć się jej z bliska. A jaką ma figurę? Zupełnie nieangielską. Inspektor Carr rzucił swemu podwładnemu karcące spojrzenie. Można by powiedzieć, że ta cała historia ją bawi, dodał pośpiesznie sierżant. Nie wiem, czy Steven Resterick ma rację, twierdząc, że to małżeństwo niebawem się rozleci, powiedział inspektor. Ale wydaje mi się godne uwagi to, co powiedziała, a mianowicie, że Walter Hart wrócił do holu, zanim usłyszano strzał. A to nie zgadza się z zeznaniami pozostałych. Właśnie. Nie powiedziała też, że panna Bellever opuściła hol, aby poszukać kluczy. Tak, zgodził się inspektor z zamyśleniem. O tym także nie wspomniała. Mildred Street pasowała do wystroju biblioteki o wiele lepiej niż Gina Hart. W jej wyglądzie nie było nic egzotycznego. Czarną suknię zdobiła aneksowa broszka, siwe włosy były starannie ufryzowane i przetrzymane siatką. Wygląda dokładnie tak, jak powinna wyglądać wdowa po kanoniku kościoła anglikańskiego, pomyślał inspektor Carr. To wydało mu się nawet trochę dziwne, gdyż ludzie rzadko, rzadziej niż można by się tego spodziewać, wyglądają na to, czym są w rzeczywistości. Nawet linia mocno zaciśniętych warg kojarzyła się z kościelną ascezą. Tak, Mildred Street niewątpliwie jest uosobieniem chrześcijańskiego hartu ducha i chrześcijańskiej wytrwałości. Natomiast nie ma w sobie nic chrześcijańskiego miłosierdzia, zauważył inspektor. Co więcej, najwyraźniej była obrażona. Spodziewałam się, że raczy mnie pan najpierw poinformować, kiedy będą przesłuchiwania, zaczęła. Byłam zmuszona całe przedpołudnie siedzieć bezczynnie i czekać. Inspektor pomyślał, że Mildred Street czuje się zraniona w swoim poczuciu godności. Przyspieszył więc wylać oliwę na wzburzone wody. Bardzo proszę o wybaczenie. Być może niezbyt dobrze orientuje się pani w metodach działania policji. Trzeba pani wiedzieć, że zawsze rozpoczynamy nasze postępowania od zeznań o mniejszym znaczeniu, by mieć je, jak to się potocznie mówi, z głowy. Natomiast przesłuchanie osoby najważniejszej, wiarygodnego obserwatora, osoby, na której zeznaniach możemy naprawdę polegać, zostawiamy z reguły na koniec. W ten sposób najłatwiej jest nam zweryfikować zeznania poprzedników. Mildred Street rozpogodziła się natychmiast. Rozumiem, nie zdawałam sobie sprawy. Pani jest kobietą światową. Jest pani bystrą obserwatorką i ma zdolność trafnego osądu. Oprócz tego jest pani córką tego domu. Od pani z pewnością będę mógł uzyskać najwięcej informacji o ludziach, którzy tu mieszkają. Z całą pewnością, przyznała skwapliwie pani Street. Tak więc w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, kto zamordował Christiana Gulbrandsena, pani pomoc będzie dla nas wprost bezcenna. Ale czy tu mogą być jakiekolwiek wątpliwości? Czyż to, kto zamordował mojego brata, nie jest zupełnie oczywiste? Inspektor Carr zamyślił się, lekko przygładził wąsy. Cóż, musimy postępować z wielką rozwagą, a więc pani zdaniem sprawa jest zupełnie oczywista. Jak najbardziej. Któż inny mógł to zrobić, jak nie ten okropny Amerykanin, mąż naszej Ginny? Jest tu jedynym obcym i nie wiemy o nim absolutnie nic. Prawdopodobnie jest jednym z tych okropnych amerykańskich gangsterów. To jednak niczego nie wyjaśnia. Wciąż pozostaje otwarta kwestia, dlaczego miałby zamordować pana Gulbrandsena. To bardzo proste. Christian dowiedział się czegoś kompromitującego na temat jego przeszłości. Dlatego też przyjechał do Stonegate w tak krótkim czasie po swojej poprzedniej wizycie. Jest pani tego pewna, pani Street? Wydaje mi się to oczywiste. Wprawdzie Christian starał się zasugerować nam, że przyjechał tu w sprawach fundacji, ale to przecież nonsens. Jako kurator był tu miesiąc temu, a od tego czasu nic ważnego się nie wydarzyło. Musiał więc przyjechać z zupełnie innych powodów.
Podczas poprzedniej wizyty poznał Waltera Hada. Mógł go rozpoznać, mógł też zasięgnąć o informacji w Stanach. Christian miał wszędzie swoich agentów i dowiedział się o czymś kompromitującym. Gina jest w najwyższym stopniu nierozsądna, zresztą zawsze taka była. To do niej podobne, poślubić człowieka, o którym nic nie wie, nikt. Przecież on mógł być przestępcą, mógł być poszukiwany przez policję, mógł być wreszcie żonaty. Ale mój brat Christian nie dał się oszukać. Przyjechał tu, jestem tego pewna, aby uporządkować sprawy. Nie chciał zdemaskować Hada. Nic dziwnego, że Had go zastrzelił. Inspektor Curry, który właśnie rysował w notatniku kolejnego kota, powiedział przeciągle. Tak? Nie zgadza się pan ze mną, kiedy twierdzę, że tak musiało być. Mogło tak być, przyznał inspektor. Jakież inne rozwiązanie wchodzi w rachubę? Christian nie miał żadnych wrogów. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego Walter Had do tej pory nie został aresztowany. Widzi pani, nie mamy dowodów. Dowody moglibyście uzyskać bardzo szybko. Wystarczy zatelegrafować do Stanów. O, z pewnością zbierzemy informację na temat Waltera Hada. Jednak jak długo nie możemy udowodnić mu motywu, poruszamy się na bardzo śliskim gruncie. Oczywiście nie można zaprzeczyć, że miał możliwość. Poszedł za Christianem pod pretekstem wymiany bezpieczników. Przecież naprawdę był przepalony. Mogło to łatwo spreparować. Istotnie. Poszedł za Christianem do jego pokoju, zastrzelił go, wymienił bezpieczniki i wrócił do holu. Jego żona twierdzi, że wrócił do holu, zanim usłyszano ten strzał. Ależ skądże, Gina tylko tak mówi. W Polsce nie należy wierzyć, w dodatku jeszcze katoliczce. Inspektor Curry nie podjął dyskusji na tematy wyznaniowe. Zapytał natomiast. A więc sądzi pani, że jego żona była wspólniczką? Mildred zawahała się przez moment. Nie, tego nie twierdzę, powiedziała z żalem w głosie, jakby rozczarowana, że nie może potwierdzić podobnego przypuszczenia. Być może to właśnie stanowiło motyw zbrodni. Walter nie chciał, aby Gina poznała kompromitujące fakty z jego przeszłości. Przecież związek z Giną oznacza dla niego życie w dostatku. Pani Hat jest bardzo piękna. Tak, zawsze mówiłam, że Gina wygląda dobrze. Choć oczywiście we Włoszech nie wyróżniałaby się urodą. Stanowi przeciętny typ włoskiej dziewczyny. Ale jeżeli pyta mnie pan o zdanie, to powiem panu, że Hadowi zależy wyłącznie na jej pieniądzach. Dlatego właśnie ożenił się z nią i zgodził się zamieszkać w Stony Gates. Pani Hat jest bardzo zamożna, jak słyszałem. Teraz już nie. Mój ojciec zostawił matce Ginny mnie taką samą sumę pieniędzy. Ale matka Ginny przyjęła obywatelstwo włoskie, no i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę wojnę oraz to, że jej mąż był faszystą. Także w tej chwili Gina nie posiada zbyt wiele. Moja matka zawsze ją rozpieszczała, podobnie jak jej amerykańska ciotka, pani Van Rydock. O, ta nawet w czasie wojny potrafiła wydawać na Ginę ogromne sumy pieniędzy. Gina mogła kupować, co tylko chciała. Mimo to jej mąż nie może liczyć na zbyt wiele, jak długo żyje moja matka. Dopiero po jej śmierci Gina odziedziczy ładną sumkę. Podobnie jak pani. Blade policzki Mildred poróżowiały lekko. Podobnie jak pan raczy zauważyć. Ale ja i mój mąż byliśmy zawsze bardzo oszczędni. On wydawał pieniądze wyłącznie na książki. Był wielkim uczonym. Poza tym prowadziliśmy spokojny tryb życia tak, że mój majątek niemal się podwoił. Jak na moje skromne potrzeby jest to aż za dużo. Jednak zawsze mogę użyć pieniędzy, aby zrobić coś dla innych. Tak, każdą sumę, jaka przypadnie mi w udziale, uważam za święte powiernictwo. Wydawało mi się, że to nie ma być fundusz powierniczy, powiedział inspektor, błędnie zrozumiawszy tę ostatnią wypowiedź. Sądziłem, że ma pani otrzymać całą sumę bez ograniczeń. Słucham? A tak, oczywiście, cała kwota będzie należała wyłącznie do mnie. Coś w głosie Mildred sprawiło, że inspektor spojrzał z uwagą. Nie patrzyła na niego. Jej oczy błyszczały podnieceniem, na ustach pojawił się triumfujący uśmiech. Widzę, że z pewnością miała pani dość dowodów na to, że Walterowi Hadowi zależy wyłącznie na pieniądzach, jakiego żona dziedziczy po śmierci pani Serocourt, odezwał się inspektor. Nawiasem mówiąc, zdaje się, że pani matka nie cieszy się dobrym zdrowiem. Matka zawsze była bardzo delikatna. Jednak czasami zdarza się, że delikatne natury żyją znacznie dłużej niż ludzie obdarzeni doskonałym zdrowiem. Możliwe. Czy nie wydaje się pani, że stan zdrowia matki pogorszył się ostatnio? Matka cierpi na reumatyzm, zwykła starcza dolegliwość. Nie rozumiem ludzi, którzy zamęczają swoje otoczenie, skarżą się na każdą błahostkę. Czy pani Serocourt uskarża się na każdą błahostkę? Mildred milczała przez chwilę, po czym powiedziała. Nie, ona sama nie, ale przyzwyczaiła się do tego, że zawsze robi się wiele hałasu z jej powodu. Mój ojczym jest wręcz nadopiekuńczy, a panna Bellever zachowuje się po prostu śmiesznie. Tak, panna Bellever ma zdecydowanie zły wpływ na ten dom. Mieszka tu od wielu lat i jej oddanie matce jest godne podziwu, co jednak nie zmienia faktu, że jest plagą dla domowników. Matkę dosłownie tyranizuje. Sądzę, że Lewisa to czasami mocno irytuje.
Nie zdziwiłabym się, gdyby jej w końcu wymówił. Panna Bellever nie ma ani odrobiny taktu. To chyba nie jest przyjemne dla męża widzieć, jak żona pozostaje pod wpływem tak nieodpowiedniej osoby. Inspektor Kary ze zrozumieniem pokiwał głową. Tak, doskonale to rozumiem. Natomiast jedno jeszcze nie jest dla mnie jasne. Jak wygląda pozycja braci Restarików? Co oni właściwie robią w tym domu? To też był wyłącznie głupi sentymentalizm. Ich ojciec poślubił moją biedną matkę wyłącznie dla pieniędzy. 2 lata później uciekł z jakąś jugosłowiańską śpiewaczką, osobą na wskroś niemoralną. On sam też był człowiekiem kompletnie pozbawionym zasad. Moja matka miała miękkie serce i współczuła jego synom. Oczywiście nie mogli spędzać wakacji pod jednym dachem z kobietą, która źle się prowadzi, więc zaczęli przyjeżdżać tutaj i matka prawie ich adoptowała. Tak więc żyją z Tony Gates jak 2 darmozjady. O tak, w tym domu mam wielu darmozjadów, mogę pana zapewnić. Alex Restarik miał możliwość popełnienia tej zbrodni. Był sam w momencie, gdy padł strzał. A Steven? Steven był z nami w holu. Osobiście nie cenię Alexa. Wyglądał na grubianina i z pewnością nie prowadzi się moralnie. Ale nie mogę go sobie wyobrazić w roli mordercy. Poza tym, jakiż miałby cel w zabijaniu mojego brata? Tak, zawsze wracamy do pytania o motyw, stwierdził inspektor. Co takiego mógł wiedzieć Christian Gulbrandsen o jednej z osób, że stało się to aż przyczyną jego śmierci? A widzi pan? Powiedziała Mildred triumfująco. To musiał być Walter Hutt. O ile nie był to ktoś ze ściśle rodzinnego kręgu. Co chce przez to pan powiedzieć? Zapytała ostro Mildred. Inspektor Kary odparł powoli. Pan Gulbrandsen wydawał się zaniepokojony stanem zdrowia pani Serokold. Mildred zmarszczyła czoło. Ludzie zawsze troszczą się o nią niepotrzebnie, gdyż matka wygląda tak delikatnie. Zresztą ona sama też lubi, gdy się koło niej skacze. I być może Christian przejął się tym, co nam opowiadała Juliet Bellever. Pani sama nie jest zaniepokojona stanem zdrowia matki. Nie, na to jestem zbyt rozsądna. Oczywiście matka nie jest już młoda i każdy musi kiedyś umrzeć, dokończył inspektor sucho. Ale nie przed czasem. Temu musimy zapobiec. Mildred opacznie zrozumiała jego ostatnie słowa. Powiedziała z ożywieniem. Ludzie są okropni. Nikt oprócz mnie nie wydaje się dotknięty śmiercią Christiana. Zresztą dlaczego to miałoby ich dotknąć? Jestem jedyną osobą, która była z nim spokrewniona. Dla matki był tylko pasierbem. Z rodziną w ogóle nie łączył go więzy krwi. Natomiast dla mnie był bratem. Przyrodnim. Tak, przyrodnim bratem. Ale oboje byliśmy Gulbrandsenami. Rozumiem pani uczucia. Powiedział inspektor przyjaźnie i zakończył przesłuchanie. Z oczami wilgotnymi od łez Mildred Street wyszła z pokoju. Inspektor Kary popatrzył na sierżanta Lake'a i stwierdził. Ta jest całkowicie przekonana, że sprawcą jest Walter Hutt. Nawet nie chciała słyszeć o kimś innym. Może ma rację. Niewykluczone. W przypadku Hada wszystko się zgadza. Sposobność, motyw. Jeśli chciał szybko wejść w posiadanie pieniędzy żony, to jej babka musiała umrzeć. To prawdopodobne, że majstrował przy tym lekarstwie i został przyłapany przez Christiana Gulbrandsena. Albo też Gulbrandsen dowiedział się o tym w jakiś inny sposób. Wszystko pasuje. Zamyślił się przez chwilę, a potem podjął wątek. Mildred też kocha pieniądze. Być może jest oszczędna i wydaje niewiele, ale je kocha. Nie wiem dlaczego. Może jest po prostu skąpa. Albo też kocha pieniądze z powodu władzy, jakie one dają. Dobroczynność pochodzi w końcu z Gulbrandsenów. A może chciałaby dorównać ojcu. Kompleksy? Wtrącił sierżant, drapiąc się w głowę. Myślę, że pójdziemy teraz porozmawiać z tym młodym Lawsonem, a potem rozejrzymy się po holu, zobaczymy, gdzie kto siedział, kto miał możliwość wyjść niepostrzeżenie i tak dalej. Tak, tego ranka zdobyliśmy kilka bardzo interesujących informacji. Inspektor Kary stwierdził, że bazowanie na opiniach innych bywa zwodnicze. Wysłuchał już kilku charakterystyk Edgara Lawsona, jednak teraz, patrząc na tego młodego człowieka, doszedł do wniosku, że jego własna opinia jest zupełnie różna od pozostałych. Edgar nie był dla niego w najmniejszym nawet stopniu dziwny, niebezpieczny czy nienormalny. Wręcz przeciwnie. Sprawił wrażenie zupełnie przeciętnego młodzieńca, trochę może żałosnego. Edgar mówił dużo, ze wszystkich sił starając się usprawiedliwić. Wiem, że postąpiłem bardzo źle. Naprawdę nie mam pojęcia, co mi napadło. Jak mogłem tak postąpić? Strzelać z pistoletu, strzelać do pana Serokolda, który zawsze był dla mnie taki dobry, który okazał mi tyle życzliwości. Nerwowo zaplatał dłonie. Były to piękne dłonie o szczupłych, rasowych przegubach. Jeśli mam stanąć za to przed sądem, jestem gotów. Zasłużyłem na karę. Przyznaję się do winy. Na razie nikt nie wystąpił z oskarżeniem przeciwko panu, powiedział inspektor Kary spokojnie. Nie mamy więc żadnych podstaw do wszczęcia dochodzenia. Według pana Serokolda to był czysty przypadek, że pistolet wystrzelił. Pan Serokold powiedział tak, bo jest bardzo dobry.
Nigdy jeszcze nie spotkałem tak dobrego człowieka jak pan Serokold. Uczynił dla mnie wszystko, a ja mu odpłaciłem taką niewdzięcznością. Dlaczego pan to zrobił? Edgar wyglądał na zakłopotanego. Zachowałem się jak głupiec. W istocie, zauważył sucho inspektor. Powiedział pan panu Serokoldowi to w obecności świadków, że odkrył pan, iż to on jest pańskim ojcem. Czy to jest prawda? Absolutnie nie. Jak pan do tego doszedł? Czy ktoś zasugerował panu podobną myśl? To jest takie trudne do wytłumaczenia. Inspektor Kary popatrzył na niego łagodnie i podjął przyjaznym tonem. Niech pan spróbuje. Naprawdę staramy się panu pomóc. To było tak. Miałem trudne dzieciństwo. Inni chłopcy wyśmiewali się ze mnie, bo nie miałem ojca. Nazywali mnie bękartem, zgodnie z prawdą. Matka była najczęściej pijana. Przyjmowała różnych mężczyzn. Mój ojciec to pewnie cudzoziemski marynarz. W domu panował ciągle brud. Moje dzieciństwo było dla mnie piekłem. I wtedy powiedziałam sobie, a gdyby tak mój ojciec nie był zwykłym marynarzem, tylko znaną osobistością. Zacząłem to sobie wyobrażać. Takie dziecinne mrzonki, zamienione w kołysce, wyzuty z dzieciństwa. Potem poszedłem do szkoły. Opowiadałem kolegom, że mój ojciec był na przykład admirałem. W końcu sam zacząłem w to wierzyć. Nie czułem się wtedy tak okropnie. Zamilkł na chwilę. Później zacząłem wymyślać także inne historie. Miałam zwyczaj mieszkać w hotelach i opowiadać gościom hotelowym, że byłem lotnikiem albo że działałam w służbie wywiadowczej. Zawsze wymyślałam coś nowego. Nie mogłem się wyzwolić z opowiadania tych kłamstw. Ale nigdy nie wyłudzałem w ten sposób pieniędzy. Po prostu chciałem, aby ludzie patrzyli na mnie z szacunkiem, aby mnie podziwiali. Nie chciałam być nieuczciwy. Może pan zapytać doktora Mavericka albo pana Serokolda. Oni to wiedzą. Inspektor Kary skinął potakująco głową. Przestudiował już zarówno historię choroby, jak i jego akta policyjne. W końcu pan Serokold ściągnął mnie tutaj. Powiedział, że potrzebuje sekretarza do pomocy. I pomagałem mu naprawdę, ale inni wyśmiewiali się ze mnie. I jacy inni? Na przykład pani Serokold. Nie, nie, pani Serokold to prawdziwa dama. Jest zawsze taka miła i przyjazna. Ale Gina traktowała mnie, jakbym był śmieciem, podobnie Steven Restarik. Pani Street patrzyła na mnie z góry, gdyż nie jestem dżentelmenem. Tak samo panna Belever. A sama kim jest? Płatną służącą, nikim więcej. Edgar z trudem hamował wzburzenie. Nie lubi jej pan? Zapytał inspektor. Traktuje mnie tak, ponieważ jestem nieślubnym dzieckiem. Rzucił z pasją Edgar. Gdyby miał ojca, wszystko potoczyłoby się inaczej. I dlatego wymyślił pan sobie kilka znanych ojców. Edgar zaczerwienił się. Chyba nie potrafię już wyzwolić się z tych wszystkich kłamstw, wymamrotał. A w końcu powiedział pan, że to Lewis Serokold jest pańskim ojcem. Dlaczego? Bo wydawało mi się, że tym zamknę wreszcie usta. Gdyby właśnie on był moim ojcem, nie traktowaliby mnie tak okropnie. Rozumiem. Ale jednocześnie zarzucił mu pan, że jest on pańskim wrogiem i że prześladuje pan. Widzi pan, Edgar zmarszczył czoło, to wyszło nie tak jak chciałem. Czasami robię wszystko na odwrót. Pan zabrał rewolwer z pokoju Waltera Hada, czy tak? Edgar zrobił zdumioną minę. Naprawdę to zrobiłem? Nie pamięta pan. Chciałem zagrozić panu Serokoldowi rewolwerem, mówił Edgar. Napędzić mu stracha, po prostu taka dziecinada. Inspektor Kary nadal cierpliwie pytał. Skąd pan miał rewolwer? Przecież sam pan powiedział, z pokoju tego Amerykanina. Przypomniał pan to sobie? Przecież musiałem go wziąć z jego pokoju, inaczej skąd bym go miał? Tego nie wiem, odparł inspektor. Mógł go pan ktoś dać. Nastąpiła chwila ciszy. Twarz Edgara nie wyrażała żadnych uczuć. Czy nie tak było? Zapytał inspektor. Nie pamiętam. Odparł żałośnie Edgar. Byłem taki wzburzony. Chodziłem po ogrodzie i dosłownie wszystko się we mnie gotowało. Myślałem, że mnie śledzą, prześladują, że wszyscy są przeciwko mnie. Nawet ta miła, siwa pani. Czułem, że wariuję. Nie pamiętam, jak długo tam byłem, co robiłem. Ale z pewnością pamięta pan, kto panu powiedział, że Lewis Serokold jest pańskim ojcem. Edgar Lawson popatrzył na inspektora. Twarz miał nadal bez wyrazu. Nikt mi tego nie powiedział, odparł ponurym tonem. Tak mi to jakoś samo przyszło do głowy. Inspektor Kary westchnął. Nie czuł się usatysfakcjonowany, jednak zdawał sobie sprawę, że w tej chwili nie uda mu się osiągnąć niczego więcej. No dobrze, powiedział w końcu. Na przyszłość niech się pan weźmie w garść. Dobrze, proszę pana. Gdy Edgar wyszedł, inspektor z irytacją potrząsnął głową. Do diabła z tymi patologicznymi przypadkami. Myśli pan, że on jest chory umysłowo? Szczerze mówiąc, jest mniej zwariowany niż przypuszczałem.
Trochę słaby na umyśle, pyszałek i z pewnością kłamca, ale w gruncie rzeczy jest w nim coś sympatycznego. Prawdopodobnie jest bardzo podatny na sugestię. Myśli pan? Tak, sądzę, że panna Marpo miała rację. Ta dama ma głowę nie od parady. Bardzo chciałbym wiedzieć, kto mógł mieć na niego taki wpływ. On sam nigdy nam tego nie powie. Ale chodźmy, sierżancie. Musimy zrekonstruować tę scenę w holu. No tak, wszystko pasuje. Inspektor Curry siedział przy fortepianie. Sierżant Lake zajął miejsce przy oknie, skąd miał widok na staw. Kiedy spoglądam w stronę drzwi gabinetu, wcale pana nie widzę, sierżancie. Sierżant przeszedł na palcach w stronę drzwi prowadzących do biblioteki. Ta część pokoju tonęła w ciemnościach. Światła paliły się tylko przy drzwiach gabinetu. Tak, sierżancie, nie widzę pana wcale. Mógłby pan spokojnie przejść przez bibliotekę na korytarz, zastrzelić Gulbrandsena i wrócić cichcem na swoje miejsce przy oknie. Panie przy kominku był odwrócony plecami. Pani Serokold siedziała na prawo od kominka w pobliżu drzwi do gabinetu i wszyscy zgodnie twierdzą, że nie ruszała się z tego miejsca. Panna Marple siedziała tutaj. Spoglądała to na panią Serokold, to na drzwi gabinetu. Pani Street zajmowała miejsce na lewo od kominka w pokoju drzwi wiodących na korytarz w ciemnym kącie holu. Mogła niepostrzeżenie wyjść i równie postrzeżenie wrócić. Inspektor uśmiechnął się szeroko. Ale ja także mógłbym zniknąć. Podniósł się z taboretu i skierował ku drzwiom. Jedyna osoba, która była w stanie zauważyć, że Steven Restaric nie siedzi przy fortepianie, to Gina Hutt. A pamięta pan, sierżancie, co ona powiedziała? Początkowo grał na fortepianie, później nie wiem. Myśli pan, inspektorze, że to był Steven Restaric? Nie wiem. Nie byli to ani Edgar Lawson, ani Lewis Serokold, ani pani Serokold, ani panna Marple. Co do pozostałych? Wzruszył ramionami. Być może to ten Amerykanin. Przepalone bezpieczniki to bardzo wygodny zbieg okoliczności. Chociaż ten młody człowiek nawet mi się podoba. Ale to oczywiście o niczym nie świadczy. W zamyśleniu zaczął przerzucać nuty leżące na fortepianie. Hidem ich. Któż to taki? Nigdy o nim nie słyszałem. Szostakowicz? Jakież nazwiska miewają ci ludzie? Podniósł z jego staroświeckiego taboretu. O, tu mamy starsze rzeczy. Largo Handla, etiudy czarnego. To wszystko pochodzi pewnie jeszcze z czasów starego Gulbrandsena. Znam pewien piękny ogród. Pamiętam, żona pastora śpiewała to, gdy byłem chłopcem. Urwał nagle, trzymając nuty w wysoko uniesionej ręce. Pod spodem, na preludiach Chopina, leżał mały automatyczny pistolet. Steven Restaric, zawołał sierżant Lake. Niech pan nie wyciąga zbyt pochopnych wniosków, ostrzegł go inspektor Curry. Założę się z panem, że komuś zależy na tym, abyśmy tak właśnie pomyśleli.